Dobry wieczór. Mam przywilej Państwa serdecznie przywitać na spotkaniu prowadzonym przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia Sięgnij po Zdrowie w Poznaniu. Dzisiaj wśród nas jest pan Gabriel Chmielewski, który gościł już na tym miejscu we wrześniu, przedstawiając pierwszą część wykładu zatytułowanego 102 powody na rzecz weganizmu. Dzisiaj nastał czas na część drugą tego wykładu. Znamy już pana Gabriela, nie będę go specjalnie przedstawiać. Także Gabrielu, zapraszam serdecznie, przekaż nam to, co przygotowałeś dzisiaj. Powitajmy naszego gościa brawami. Dobry wieczór. Dobra. Kto z Państwa był na pierwszej części? Okej, no to będzie nam dobrze rozmawiać. Chciałbym, żeby była taka wymiana między nami myśli, żeby nie było to tylko mówienie z mojej strony, tylko i wyłącznie, bo nie o to tutaj chodzi. Nie jestem naukowcem, także bardziej odtwarzam to, co wiem. Jednak wiem, że wiele rzeczy można się dowiedzieć też od każdej osoby. To zaczniemy. No właśnie, dla przypomnienia. Na pierwszym wykładzie mówiliśmy, chciałem przedstawić prawdę na temat tego, skąd pochodzi żywność pochodzenia zwierzęcego, że mleko, nabiał, mięso nie pochodzi naprawdę ze sklepu, ale coś za tym sklepem się kryje. Coś się kryje za pięknymi reklamami, opakowaniami, za tym, co jest nam mówione od dzieciństwa. Zależało mi na tym, żeby pokazać tą prawdę i mam nadzieję, że ta prawda została obnażona. Stąd te słowa, poznasz prawdę, a ona sprawi, że oszalejesz. Kiedy ja tą prawdę poznałem, to powiem szczerze, że faktycznie można było to nazwać, że oszalałem, bo nie wiedziałem, co z tą informacją zrobić. Nie chciałem się z tym zgodzić, pogodzić, ale nie mogłem zaprzeczyć prawdzie. Dzięki temu, powiem tak, nie dzięki temu, co przedstawiałem na ostatnim spotkaniu, jestem weganem. Raczej dzięki temu, co dzisiaj będę przedstawiał, dzięki warunkom, dzięki wiedzy na temat żywienia, to mnie przekonało do tego, żeby zostać weganem i w ten sposób się odżywiać. Natomiast kiedy zobaczyłem tą kolejną część prawdy, o której mówiłem we wrześniu, troszeczkę, a nawet nie troszeczkę, a bardzo, moje myślenie się zmieniło i podejście do wielu spraw, gdzie wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy. Żeby przypomnieć, pamiętajmy, że mleko i wszelki nabiał nie pochodzi z miejsc, które widzimy na kartonikach, na reklamach, ale z takich miejsc, jak w tej chwili przedstawiam na slajdach, gdzie są krowy, gdzie są świnie, kury. Wszystko w ciasnych pomieszczeniach, duża ilość sztuk zwierząt, która nie ma warunków, jak to się mówi, humanitarnych. Zabiegamy dzisiaj, walcząc o prawa zwierzęta, między innymi James Williams z Florydy, z którym współpracuję. Ale nie ma czegoś takiego jak humanitaryzm, jeśli chodzi o wykorzystywanie zwierząt. Nikogo nie da się zabić humanitarnie, nikogo nie da się humanitarnie wykorzystać. Albo kogoś kochamy i szanujemy takim, jaki jest, albo nie. Czy znamy te słowa? Muszę zacząć od tego, na czym ostatnio bazowaliśmy, czyli od tego, co się nam wmawiało od dzieciństwa, czyli musisz jeść mięso, aby dostarczyć białko. Powtarzano Państwu to w dzieciństwie, te słowa? Niejednokrotnie. A jaka jest prawda? Słyszymy, jedz białko, jedz mięso, bo tam jest tylko i wyłącznie białko, tam jest to dobre białko, pełnowartościowe białko i tak naprawdę nie ma innego źródła. Wiemy, że prawda jest inna. Mówi się, jedz mięso, bo dzięki mięsu będziesz silny, tak? Niestety nie jest to prawda, pomimo tego, że oficjalnie na wielu uczelniach i wielu dietetyków utrzymuje to zdanie i natomiast nie jest ono prawdziwe. Ja również przez wiele lat propagowałem i uważałem, że mięso i tylko i wyłącznie produkty pochodzenia zwierzęcego, jako były sportowiec, w tej chwili jako trener personalny czy instruktor w wielu dyscyplinach sportowych, wszystko opierałem tak naprawdę na produktach pochodzenia zwierzęcego. I zanim zacznę, to opowiem takie pewne doświadczenie, które mi się przypomniało podczas wykładu, który prowadziłem kilka dni temu na inny temat. Wykładu historia doświadczenia takiego
Jeszcze z etapu, kiedy bardzo ćwiczyłem, zajmowałem się kulturystyką, ważyłem no, dużo więcej niż obecnie. Czułem się dobrze, natomiast wiele treningów, były treningi w trakcie przygotowań do zawodów, które były bardzo ciężkimi treningami. I sama myśl o zbliżającym się akurat tym treningu, tej formie ćwiczenia powodowało, że czułem się bardzo źle, wydzielało się bardzo dużo hormonu stresu, do tego stopnia, że miałem ochotę wymiotować. Tak, tak duże obciążenie dawał ten trening po to, żeby osiągnąć jakiś tam ludzki, zamierzony sobie cel. Kiedy kilka lat temu przeszedłem na wegetarianizm, potem na weganizm, zauważyłem pół roku temu, mówię, troszeczkę jestem na innym etapie, ale wejdę w te treningi, które wtedy wykonywałem z wielką obawą. Nie zauważyłem wówczas, nie dostrzegłem tego, co dostrzegłem kilka dni temu, a mianowicie czego? Tego, że kiedy jadłem mięso, kiedy jadłem olbrzymie ilości nabiału, dla mnie ten trening, wówczas nie wiązałem zmęczenia z obciążeniem tego, co wkładałem do siebie, jeśli chodzi o jedzenie. Był dla mnie bardzo wycieńczający. Natomiast po jednym, dwóch miesiącach, trzech miesiącach, wówczas wytrwałem dwa miesiące na tamtym treningu, na diecie zwierzęcej. Natomiast na diecie roślinnej ja wykonywałem ten trening i mówię, coś jest nie tak, dlatego że nie czuję się zmęczony. I mówię, nie wiem, chyba coś źle robię, ale mówię, doprecyzowałem ćwiczenia, wykonywałem je z wielką dokładnością, a mimo to wydolność była jeszcze większa. I olśniło mnie, wierzę, że Pan Bóg dał mi tę myśl w końcu, zdjął te kolejne klapki i pokazał, że na diecie, która jest pozbawiona produktów pochodzenia zwierzęcego, naprawdę możemy więcej. O czym świadczą mistrzowie świata w różnych dyscyplinach sportowych, którzy właśnie pokazując, że na diecie roślinnej można osiągać najlepsze wyniki na poziomie światowym. Więc to takie doświadczenie słowem wstępu. Inne hasło, które często słyszymy, to musisz pić krowie mleko, aby mieć mocne kości. Ja specjalnie do tego wracam, bo na ten temat mówiliśmy. Na pierwszym wykładzie nie chciałem mówić o czynnikach zdrowotnych, w jaki sposób jedzenie produktów pochodzenia zwierzęcego wpływa na zdrowie. Tak? Bardziej mówiliśmy o tych czynnikach humanitarnych, tych czynnikach wrażliwości ludzkiej, dlatego że im więcej patrzymy też na zło, które nas otacza, tym też jesteśmy mniej wrażliwi na to wszystko, co się dzieje, na to wszystko, co spotyka te zwierzęta, na ten wyzysk, na te morderstwa. No, można by wiele słów użyć, których może nie będę używał. A propos mleka. Jesteśmy jedynym gatunkiem, o czym myślę, że doskonale wiemy, a jeśli nie, to jeszcze raz podkreślam, jesteśmy jedynym gatunkiem spośród stworzeń, które dają mleko swoim młodym, jedynym gatunkiem, który pije i spożywa mleko po okresie niemowlęctwa. I co do tego jeszcze bardziej absurdalnego, to, że nie spożywa mleka swojego gatunku, ale mleko innych gatunków, tak? Najczęściej mleka kogo? Krowy. No właśnie. Mówi nam się, że nasza dieta jest dietą naturalną, i dlatego my musimy jeść mięso, musimy pić mleko, musimy jeść sery, musimy jeść wszelki nabiał, bo to jest nasza dieta naturalna. Jednak już podczas tego pierwszego wykładu Państwo się mogli zorientować, że nasza dieta nie jest dietą naturalną, ale jest dietą nauczoną. Jemy to, czego nauczyli nas jeść nasi rodzice, którzy jedli mięso, którzy jedli nabiał i nie widzieli w tym nic złego. I my jesteśmy tego nauczeni, nie zastanawiając się nad tym, czy jest to prawda, czy też nie. Czy służy nam naszemu to zdrowiu, czy nie? Co widzimy z lewej strony? To jest właśnie pytanie. Zdaję pytanie i chciałem usłyszeć odpowiedź. Co widzimy? Jakie słowa się cisną, kiedy widzimy obraz z lewej strony? Mniam, mniam. Owoce, świeżość, tak? Urozmaicenie, różnorodność. Tak, natomiast z prawej strony co dostrzegamy? Są na sali dzieci, więc jak najbardziej szczerze i autentycznie odpowiadają. Dzieci wegańskie, słyszę. Skąd biorą się choroby? Z obrazka z lewej czy z prawej? To takie przypomnienie tego wykładu, który był wcześniej. Więc dużo osób było, więc czekam na to potwierdzenie. Tak, oczywiście, że z tej prawej strony biorą się te wszystkie choroby.
Nie jestem w stanie wszystkiego Państwu powiedzieć na temat mięsa i wszystkiego na temat nabiału, generalnie produktów pochodzenia zwierzęcego. Dlatego, że kiedy zacząłem przygotowywać te wykłady, okazało się, że na każdy produkt naprawdę mógłbym ułożyć osobny wykład. I praktycznie tak to się stało. Więc starałem się troszeczkę powycinać i powiedzieć chociaż pokrótce to, o czym się nie mówi, a co jest prawdą. Jakie są problemy z mięsem? Wiemy, że to, co podają dzisiaj najnowsze badania naukowe, to badania potwierdzają to, że spożywanie mięsa jest jedną z głównych przyczyn rozwoju większości chorób cywilizacyjnych. Światowa Organizacja Zdrowia, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, Stowarzyszenie Dietetyków i Lekarzy wyraźnie zaznaczają, 60-85% chorób, które dzisiaj mamy, wynika przede wszystkim z tego, jak się odżywiamy. Z dużym, jeśli nie zdecydowanym naciskiem na właśnie produkty pochodzenia zwierzęcego. Jeśli chodzi o mężczyzn, trzeba mówić o raku trzustki, o raku prostaty, o raku jelita grubego, gdzie te problemy zaczynają się około 60 roku życia. Jeśli chodzi o kobiety, jest to rak piersi, również rak jelita grubego, który teraz problem tych nowotworów, on oczywiście powiększa się z wiekiem, dlatego że dziecko, które się rodzi, dostaje pokarm najczęściej tej od mamy naturalny. Natomiast my z czasem zaczynamy wybierać to, co nam bardziej smakuje, to co lubimy, co nie zawsze jest właściwe dla naszego zdrowia. Dlatego te objawy pojawiają się z czasem. I teraz te choroby, nowotwory, co można zrobić? Jak myślicie, co można zrobić, by zapobiec temu? Dokładnie, usunąć przyczyny. Wcześniej sądzono, że powodem tych wszystkich chorób, przede wszystkim nowotworów, są geny. Jednak kiedy przyjrzano się temu dokładniej, możemy popatrzeć na Japończyków, lata 60. byłego wieku. W Japonii tak naprawdę nie dostrzegano takich problemów. Nie było nowotworów. Był to temat praktycznie im nieznany. Natomiast wystarczyło, że minęło 20 lat i do Japonii dotarł styl życia zachodni. To, w jaki sposób żyje się w Stanach Zjednoczonych. I nagle te choroby, o których oni nie słyszeli, nie spotykali, bo dietę mieli bardziej naturalną, nagle się pojawiły. U mężczyzn raki trzustki, prostaty, jelita grubego, u kobiet rak piersi i również rak jelita grubego. Dużo jest badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, więc troszeczkę też będę się opierał na tych badaniach ze Stanów. Jednak to, co wyszło w wynikach tych badań w Stanach, niestety potwierdza się w coraz większej ilości krajów uprzemysłowionych, w tym również w naszym kontynencie, w Europie. Jeśli chodzi o choroby, na które najczęściej ludzie zapadają i choroby, które są powodem wielu, wielu zgonów wśród ludzi, to choroby na pierwszym miejscu, choroby układu krążenia i choroby serca. Tak? Na drugim miejscu są to właśnie nowotwory. Tak? Trzecie miejsce to przewlekłe zapalenie płuc, bo okazuje się, że choroba, z którą wydawało się, że już sobie poradziliśmy, jednak znowu wraca. Jest z nią problem. Później są oczywiście różne inne przyczyny, jak uzależnienia, narkotyki, wypadki. Natomiast na końcu tej listy, tak 10 punktów zostało wymienionych, jest słowo inne. Co ciekawe, co się kryje pod tym innym. Kiedy zacząłem wertkować i sprawdzać, okazało się, że pod słowem inne znajdują się leki przepisywane na receptę. Ale słowo inne, pomimo tego, że znajdowało się na 10 miejscu, jest czwartym co do ilości zgonów w Stanach Zjednoczonych, między innymi właśnie przyjmowanie leków syntetycznych. Tak? Kiedy szukano przyczyny, jak już słusznie zostało zauważone, jak to rozwiązać? Przede wszystkim zlikwidować przyczynę, bo najlepsze leczenie to leczenie przyczynowe, a nie objawowe. To kiedy zaczęto się przyglądać problemowi, okazało się, że na pierwszym miejscu jest odżywianie. Odżywianie jest pierwszą i główną przyczyną pojawienia się tych chorób, tak? Chorób układu krążenia, nowotworów, przewlekłego zapalenia płuc i możemy dalej wymieniać. Na drugim miejscu myślę, że jest znane, tak? Palenie papierosów, tak? Trzecie miejsce alkohol, czwarte wypadki, narkotyki i tak dalej. Natomiast pierwsze miejsce to odżywianie. Znowu dowód na to, że to odżywianie, to co my przyjmujemy, to co zjadamy, bardzo wpływa na nasz stan zdrowia. Gdzie tych badań
trudno, gdzie te badania trudno jest podważyć, dlatego że Stany Zjednoczone przeznaczyły na to olbrzymią ilość pieniędzy, aby upewnić się, aby pomóc społeczeństwu. I stety bądź niestety, w zależności co dla kogo jest ważne, zdrowie czy własny apetyt, okazało się, że odżywianie to ma bardzo duży wpływ na zdrowie. Jednak co w tym odżywianiu? Dlatego, że odżywianie musieli też dokładnie sprawdzić, co w tym odżywianiu wpływa na rozwój tych chorób i co się okazało. Tak naprawdę wpływ największy posiada mięso, jedzenie mięsa, który przyczynił się bardzo do rozwoju raka jelita grubego. Co ciekawe, z innej strony, jeśli weźmiemy wszystkie kraje na świecie, kraje, w których występuje największe spożycie mięsa, możemy coś zaproponować? W jakim kraju, jak się Państwu wydaje, jest największe spożycie mięsa? Stany. Bardzo blisko. Stany są na drugim miejscu. Pierwszym miejscem jest Nowa Zelandia. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, na trzecim Kanada, na czwartym Anglia. Co więcej powiedzieć, kiedy prowadzono wywiad z osobami mieszkającymi w Nowej Zelandii, tłumaczyli zawsze się w ten sposób, ale ja jem mięso, bo mój dziadek jadł mięso i jego dziadek też jadł mięso i my wszyscy jemy mięso. Mówię, no dobrze. Natomiast choroby, które u nich występują, no potwierdzają, tak? Potwierdzają niestety co dzisiaj badania nam mówią. Wszelkiego rodzaju właśnie choroby układu krążeniowego, serca, rozwój nowotworów, ale nie tylko, no, na przykład nowotwór raka jelita grubego, ale różnego rodzaju gruczolaki, chłoniaki, te same czynniki mają. Mięso i jeszcze raz mięso. Niewiele za mięsem stoi tak naprawdę nabiał, tak? Który też do tego się przyczynia. Jednak przede wszystkim mięso. Cukrzyca, tak zanim wejdziemy dalej, tak? Jaki jest ten problem z tym mięsem? Cukrzyca również ma olbrzymi wpływ, ma olbrzymi wpływ zjadanie ilości mięsa. Wystarczy, że 4 razy w ciągu tygodnia zjadamy mięso i już jesteśmy w grupie ryzyka. Jeżeli mięso jest na naszym stole 6 do 7 razy w ciągu tygodnia, to tak naprawdę 4-krotnie zwiększamy szansę wystąpienia cukrzycy w stosunku do osoby, która w ogóle tego mięsa nie je. Tak? O chorobach, o cukrzycy, o nowotworach, o zawałach, bardzo przyjemnie się mówi, dopóki one nas nie dotykają. Ja wcześniej na co dzień pracowałem w służbie zdrowia, w tej chwili pracuję kilka dni w miesiącu w służbie zdrowia. I przez 10 lat pracy miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda, pomagając osobom w różnym stanie. A powiem szczerze, pomaga się miło i patrzy się na to często wręcz obojętnie, dlatego że trudno jest nam zrozumieć ból i cierpienie, to przez co osoba przechodzi. Słyszy się wszędzie o cukrzycy, słyszy się wszędzie o nowotworach, o chorobach układu krążenia, natomiast tak naprawdę nie wiemy, z czym to się wiąże, dopóki sami nie zaczniemy się z tym borykać. No właśnie, problemy z mięsem, to jest bardzo istotne. Problemy z mięsem, jakich nasi dziadkowie nie mieli. Potrafimy wymienić? Potrafilibyśmy powiedzieć, jakich problemów nasi dziadkowie nie mieli z mięsem? Bo to jest bardzo istotne. Oni, zauważcie, że oni, kiedy ci wszyscy Nowozelandczycy odpowiadali, u nas w rodzinie z dziada pradziada się je mięso. I on mówi, tak, ale jakich dziadkowie właśnie nie mieli problemów z mięsem? Dzisiaj co się robi? Jeżeli my zjemy mięso, jemy węglowodany, lubimy, świat lubi zjeść dobrze, smacznie i dużo, a więc wkłada w siebie energię, którą w jakiś sposób spożytkowuje, której praktycznie spożytkowuje ją siedząc przed laptopem, przed telewizorem, przed grając, tak? Energia jest kumulowana w nas, w wyniku czego my robimy się coraz więksi, w wyniku czego pojawiają się choroby metaboliczne. Natomiast w jaki sposób pracowali nasi dziadkowie? Oni jedli mięso i nikt temu nie zaprzecza, tak? I dożywali też jakiegoś tam wieku, często większego niż dzisiaj wiele osób, ale oni energię, którą w siebie wkładali, wykorzystywali na zewnątrz, do pracy, do ciężkiej pracy, bo cały czas byli w ruchu. I pomimo tego, że jedli mięso nawet codziennie, nie mieli tych problemów, jakie dzisiaj są. Drugi, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, stan tego mięsa.
jakie to jest mięso, tak? Czy to jest takie samo mięso, jakie oni jedli, jakie my jemy teraz? Przede wszystkim to, co dzisiaj jest w mięsie. W mięsie dostrzegamy wysokie stężenie wszelkiego rodzaju toksyn. I wśród wielu gatunków zwierząt, które ludzie jedzą, po przebadaniu tych zwierząt okazało się, że poziom toksyn w tym mięsie jest bardzo wysoki. A jeżeli jest w mięsie, to tym samym w pożywieniu człowieka. Takie rzeczy jak DDT, TBT, czyli tributylcyny, środki stosowane do ochrony roślin, które no, poczyniły olbrzymie straty, jeśli chodzi o zdrowie, o zanieczyszczenie środowiska, niestety których nie da się usunąć. Myślano, że da się je usunąć i zniknąć z czasem, natomiast one pozostały, wnikając w glebę, z gleby coś wyrasta, zwierzęta to jedzą, my to jemy. Stężenie toksyn może wzrastać 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion do miliarda razy. Tak? Więc ilość tych toksyn jest naprawdę bardzo duża. Druga sprawa to jest problem z zanieczyszczeniem środowiska. Wcześniej tego dziadkowie nie mieli. Wcześniej nie mieli jedzenia, nie mieli mięsa, które jest pełne toksyn, pełne pestycydów. Nie mieli wody, powietrza, które jest zanieczyszczone. Inna sprawa to jest nowoczesna hodowla zwierząt. To, co było pokazywane podczas pierwszego wykładu i to, z czym przede wszystkim walczy James na Florydzie, aby zapobiegać tego typu hodowli zwierząt, gdzie hodowla jest ciasna przestrzeń, bardzo dużo zwierząt, zwierzęta są karmione paszami, do których dodawana jest m.in. mączka zwierzęca. I teraz w wielu krajach wiedzą i wiemy o tym, jak bardzo to wszystko wpływa na nasze zdrowie i są pewne ograniczenia. Na przykład w Unii Europejskiej jest zakaz używania mączki, tak, zwierzęcej jako paszy, jako dodatek do paszy. Jednak kraje znajdują obejście, jeżeli nawet nie używamy tego w Europie, to bardzo często mięso jest importowane z krajów, gdzie tego się używa, więc problem jest. Jest to problem ogólnoświatowy, nie jakiś tam jednego rejonu. Co jeszcze do paszy dodaję? Wszelkiego rodzaju substancje chemiczne, enzymy. Karma zwierząt nie jest karmą naturalną. To nie jest krowa, to nie jest świnia, która wychodzi na pastwisko, je trawę, je warzywa, je naturalne produkty. Jeżeli je paszę, która jest specjalnie dla niej przygotowana. Pasza, do której dodane są różnego rodzaju enzymy, które pomogą trawić temu zwierzęciu tą paszę, którą on otrzymuje. To, co chyba jest jednym z gorszych rzeczy, oprócz tych wszystkich pestycydów, to dioksyny, a to, co spowodowało chyba największe problemy, to są antybiotyki, które dodaje się do pasz zwierząt. Ciasna hodowla sprzyja rozwojowi chorób, czy nie? Jak najbardziej, że tak. Oczywiście, że sprzyja, bo zwierzęta są bardzo blisko siebie, tak? Są stłoczone jeden obok drugiego, więc bakterie mają bardzo łatwą drogę, tak? Bardzo krótką drogę do przenikania. Wirusy to samo. Dodatkowo zwierzętom podaje się karmę wysokobiałkową, która, jak zaobserwowano u wielu zwierząt, doprowadza do, zresztą w ogóle białko w naszym organizmie nadmiar doprowadza do zakwaszenia, gdzie tak naprawdę kości robią się miękkie i zwierzęta zamiast stać na prostych nogach mają powykrzywiane nogi, dlatego że kościec jest po prostu za słaby. Jeżeli jest zbyt duże zakwaszenie, kwas trzeba zobojętniać. Tak? Jest taki cykl hormonalny, który powoduje, że jeżeli pojawia się zbyt duża ilość białka i zlikwidować to zakwaszenie wydzielany jest parathormon, tak? Który z kolei uwalnia wapń z kośćca. Tak? Teraz to jeden z powodów spożywania mięsa. Jeżeli jemy dużo mięsa, to niestety nasz organizm musi osłabiać swój kościec po to, żeby likwidować zakwaszenie. Jeśli jest zakwaszenie, to zmniejsza się odporność naszego organizmu. O tym będę mówił dalej, ale a propos zmniejszenia mineralizacji kostnej, no to pojawia się ta osteoporoza, tak, z którą walczymy. I o co chodzi z tymi antybiotykami? Wiemy, że do pasz dodawane są antybiotyki. Tylko po co? Przeprowadzone są cały czas na bieżąco badania na oporność antybiotyków. Czy bakterie są oporne na antybiotyki, które dostają zwierzęta? Okazało się, że wśród
bakterii występujących w nas, a to przede wszystkim w zwierzętach, bo mówimy o nowoczesnej hodowli zwierząt, bakterie wykształciły sobie oporność i to, co otrzymują, niestety na nie nie działa. Bakterie wykształciły oporność, natomiast na bakterie miały działać antybiotyki, tak? Z czasem przestały działać. Pojawiły się wirusy. Na wirusy nie działa antybiotyk. Nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. I to jest wielki problem w dzisiejszej hodowli zwierząt. Ja nie mówię o osobach, które na własny użytek mają te zwierzęta, tak jak to było z dziada, pradziada. Mój dziadek miał swoje zwierzęta, zabijał i jadł i nie miał tych problemów, z którymi dzisiaj świat się boryka. Problem z bakteriami. Bakterie są oporne na leki, które są podawane. Natomiast większy problem jest z wirusami, dlatego że nie da się wirusa zwalczyć antybiotykiem. I tak naprawdę wirusy, to może nie jest prawidłowe słowo, ale naprawdę są inteligentne. Tak jakby ktoś za nimi stał i potrafił je zmieniać, dostosowywać do warunków, a ludzie próbują dogonić rozwój tych wirusów, tak? Wcześniej oczywiście wirusy, uważano, że wirus nie może przejść z zwierzęcia na człowieka. Nie był w stanie pokonać tej bariery gatunkowej. I tak jak kiedy chorowała krowa, miała w sobie wirus, nie było takiej możliwości. I dawniej faktycznie tak było. Człowiek nie mógł zachorować, kiedy na przykład zjadł kurczaka, który miał w sobie wirus, czy też wołowinę. Natomiast z czasem pojawiły się wirusy, pojawiła się salmonelloza, pojawiły się, ludzie zaczęli chorować. Zaczęło się wszystko w Hongkongu. Pojawił się wirus świń. I teraz, co ciekawe, wirusy mają możliwość pokonania bariery gatunkowej w momencie, kiedy przejdą przez świnie. Jeżeli świniom podawane są zmielone na pasze, martwe, padnięte zwierzęta i tak jak to jest dodatek do paszy, to w tym momencie, jeżeli zwierzę chorowało, miało wirus, świnia zjadając ma go w sobie. Natomiast z świni jak najbardziej wirus może przejść. Natomiast nie widziano w tym problemu. No przecież ja nie jem kurczaka, nie jem wołowiny, która jest zarażona, tylko jem świnie. Niestety okazało się, że przez świnie, tak jak już powiedziałem, wszystko może przejść. I pojawiają się tego typu choroby, jak w przypadku wirusa świń może dojść do wirusowego zapalenia mózgu, co może doprowadzać do trwałego uszczerbku naszego układu nerwowego, zmniejszyć się iloraz inteligencji, może to również doprowadzić do śmierci. Tak? Także wszelki doping zwierząt, dodawanie im antybiotyków, dodawanie im produktów wysokobiałkowych, dodawanie im enzymów, żeby mogły to wszystko trawić, nie służy zdrowiu, ale szkodzi zdrowiu. Co z tą nowoczesną hodowlą? Nowoczesna hodowla, czyli to, co widzimy na slajdach, do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że zwierzęta zaczęły otrzymywać antybiotyki po to, żeby nie chorowały, po to, żeby nie traciły energii na choroby, po to, żeby mogły jak najszybciej nabierać masy mięśniowej i po to, aby jak najszybciej mogły stać sprzętem. Dlatego, że zwierzę to nie zwierzę, zwierzę to produkt. Pamiętajcie, że chcąc, jedząc mięso, pozwalacie na to, że zwierząt się nie hoduje, ale zwierzęta się produkuje. Nie ma hodowli dzisiaj zwierząt. Dzisiaj jest produkcja zwierząt. Cokolwiek chcecie wyprodukować. Zwierzęta dzisiaj są produkowane. Nie traktuje się ich tak, jak tego wymaga istota, która je stworzyła. Tak? Co ciekawe, w końcu lat 90. Wirusy zaczęły się rozprzestrzeniać. Natomiast nie widziano w tym jakiegoś tam większego problemu. Mniej więcej udawało się na tym panować. Do 2000 roku. Było to niemożliwe, ale już tuż przed 2000 rokiem stało się możliwe, że wirus świni zaczął się przekształcać, mogły się przekształcać i z czasem mogły przejść tą barierę właśnie gatunkową. Zainfekować człowieka, ale tylko przez świnie. To się zaczęło tuż przed 2000 rokiem. Jednak już w 2004 roku doniesienia prasy, później naukowców stwierdzili, że ten pomost niestety się rozszerzył. Świat medyczny to zauważył i wydał pewną informację, że jeżeli
mamy jakieś przeszczepy tkanek zwierzęcych, części serca czy inne części, lepiej będzie nie leczyć tych chorób lub nie robić nawet tych przeszczepów za pośrednictwem świni. Dlaczego? Gdyż wirus świni może wywołać zapalenie mózgu, tak? I człowiek w konsekwencji może umrzeć. Więc powiedzieli, jeśli jest taka możliwość, nie róbcie, w ten sposób się nie leczcie, bo jest niestety bariera dla wirusa została zlikwidowana i wirus ze świni potrafi na człowieka przejść. Większość problemów z bakteriami, powodowanych przez bakterie, ma związek z drogami oddechowymi. I tak bakterie bardzo łatwo wnikają właśnie do nas przez układ oddechowy. My oddychając wdychamy olbrzymią ilość bakterii. Im bardziej w zanieczyszczonym środowisku żyjemy, tym bardziej niszczymy swój organizm i tym samym łatwiej jest nam zachorować. Oczywiście na pierwszym miejscu z tych bakterii, które wpływają na rozwój chorób, to są właśnie zapalenia płuc. Główna przyczyna to bakterie. Druga przyczyna, jeśli chodzi o bakterie, na którą ludzie chorują, to biegunka. Trzecia to gruźlica, z którą znowu jest problem. Z gruźlicą wydawało się, że uporaliśmy się, jednak nie do końca. Kiedy zaczęto prowadzić badania i przyglądać się tym wirusom, przyglądać się temu problemowi, okazało się, że temat się jeszcze bardziej powiększył, jeszcze bardziej rozszerzył się problemy z wirusami. Świat medyczny zauważył to i tak jak mówiłem, zakazał pewnych procedur leczenia opartych na produktach pochodzenia zwierzęcego, pomimo podobieństw w budowie anatomicznej. I teraz większość, może inna rzecz, bo tak patrzę w te badania. No właśnie, co ciekawe, bo praktycznie już w latach 80. zauważono, że w przypadku bakterii antybiotyki, stanowią problem. Przeprowadzono badania i stwierdzono, że gdziekolwiek kupi się kawałek wołowiny, czy to kurczaka, czy to będzie supermarket, jakikolwiek podrzędny sklep, gdzie możemy po prostu kupić mięso. Zauważono, że w tym mięsie znajdują się bakterie oporne na antybiotyki. Wcześniej tego problemu oczywiście nie widziano. Kiedy zaczęto się bardziej przyglądać, to badania wykazały, że około 68% mamy szans na to, że mięso, które kupujemy w supermarkecie, ma bakterie oporne na antybiotyki. I my zjadając mięso, zjadamy te bakterie. I w momencie, kiedy my zachorujemy i chcemy przyjąć lek, leki nie działają, bo mamy w sobie olbrzymią ilość bakterii, które są oporne na działanie leków, antybiotyków i tak dalej. A gdy jest na przykład to kurczak, wołowiny tych ilości antybiotyki, bakterii opornych jest mniejsza. Jak to wygląda? W przypadku wołowiny stwierdzono, że około 68% bakterii są to bakterie oporne na antybiotyki. Natomiast jeśli ktoś kupuje kurczaka w dowolnej formie, jakakolwiek byłaby to część tego zwierzęcia, przepraszam, możemy spodziewać się około 97%, tak, bakterii, które są oporne na antybiotyki. I wówczas, jeżeli my w taki sposób się odżywiamy, nie spodziewajmy się i nie dziwmy się, bo ja też to zauważam w służbie zdrowia, kiedy przychodzą pacjenci, no i w Polsce niestety jest bardzo ten system leczenia niekorzystny dla zdrowia, ponieważ czymkolwiek przychodzimy, lekarz przepisuje nam antybiotyk. I zauważcie, że jeden antybiotyk, drugi antybiotyk, natomiast te antybiotyki nie działają. Dlaczego? Dlatego, że codziennie zjadacie bakterie, które są oporne na antybiotyki. Codziennie zjadacie bakterie, które przez dziesiątki dni, lat występują w zwierzętach, które otrzymują te antybiotyki i bakterie się odparniają. Natomiast te badania pokazały również jedno, że pomimo tego, że są te bakterie, to również w samym mięsie znajdują się antybiotyki. I na przykład w mięsie kurczaka znajdują się średnio 3 do 4 antybiotyków. Mięsie wołowiny 2 do 3 antybiotyki. One są, więc my codziennie, osoby, które jemy, tak, więc my może nie, ale wy, jeżeli jecie mięso, to codziennie przyjmujecie antybiotyki. Codziennie. Karmimy się antybiotykami. Kupując mięso oczywiście w supermarketach, bo jeżeli ktoś ma swoje zwierzęta na swój użytek i pomimo tego, o czym mówiłem w pierwszej części, nadal nie jest przekonany do tego, żeby cokolwiek zmienić w swoim postępowaniu, w żywieniu, to mięso, które ma własny użytek, karmiąc zwierzęta w sposób naturalny, oczywiście może nie mieć tego problemu. Natomiast większość osób odżywia się w supermarketach i tam niestety kupując mięso w dowolnej formie kupujecie również antybiotyki.
I co wówczas? Jeżeli pojawia się problem, zachorujemy, leki nie działają. I zamiast na przykład grypy, zwykłej grypy, mamy wtórne zapalenie gardła, uszu, potem płuc. W rezultacie naprawdę mamy spore kłopoty. Co ważne, im młodszy organizm, tym większe dla niego niebezpieczeństwo w wyniku jedzenia tych produktów. I tu już nie chodzi o to samo mięso. Zobaczcie, mówimy o rzeczach, które miały służyć zdrowiu zwierząt, tak? A tak naprawdę, że przestały służyć zdrowiu zwierzętom, bo bakterie się uodporniły, a tym samym my, zjadając te zwierzęta, my również się odparniamy na leki i w pewnym momencie żaden lek, który człowiek wymyślił, nie będzie w stanie człowiekowi pomóc, tak? A powodem jest jedzenie mięsa. Co z tymi szpitalami? Oporne bakterie zaczęły powodować śmierć u wielu pacjentów w szpitalach. Zwłaszcza w szpitalach, w których standard usług jest bardzo niski. Tak? Można pójść do szpitala na jakiś zabieg. Pamiętajcie, że szpitale to jest tak naprawdę trudno miejsce, w którym występuje więcej bakterii. Więc jeżeli w szpitalu jest niski standard wykonywania usług, bardzo łatwo może dojść do zakażenia, do pojawienia się problemu, może wniknąć w nas wirus i może mieć z nim większy problem. W tej chwili najbardziej się z tym boryka oczywiście Afryka, ale coraz więcej krajów, i to krajów uprzemysłowionych, krajów wysoko rozwiniętych, ma ten problem. W Japonii na przykład był taki czas, że zaczęło chorować bardzo wiele dzieci w wyniku zjadania toksycznych jaj. Zaczęto się oczywiście temu przyglądać, ponieważ ten problem z toksycznością jajek, z toksycznością żywności pochodzenia zwierzęcego zaczęła się pojawiać wszędzie. W mleku, w drobiu, w jajach, w wołowinie itd., itd. Co z tą odpornością? Starano się doszukać, gdzie leży przyczyna, co jest powodem tej oporności bakterii na leki. Czy przyczyną jest to, że założono jakby dwie drogi. Pierwsza droga mówiła, że powodem tej oporności jest to, że lekarze przepisują za dużo antybiotyków, za dużo leków, tak? Natomiast lekarze bardzo szybko odbili piłeczkę, mówiąc, że ale oni, my, przepisujemy antybiotyki osobom, które są już chore, tak? Więc ta droga odpadła. Natomiast drugi problem, drugą, którą zaczęto to badać, był problem hodowli fermowej. I teraz badanie wyglądało w ten sposób, że obserwowano drogę mięsa od rzeźni poprzez cały przemysł, aż dotarcia do supermarketu, sklepów, bezpośrednio do klienta. Przebadano, kiedy przyjechało zwierzę do rzeźni, wzięto próbki mięsa do badania, przebadano je i przebadano również mięso na samym końcu tej drogi. W momencie, kiedy trafiamy, oni obserwowali dokładnie, gdzie to mięso jedzie, w jaki sposób jest transportowane, jak ludzie je dotykają, czy są zachowane standardy bezpieczeństwa, jeśli chodzi o żywność, żeby nie zanieczyszczać tej żywności, to w jaki sposób jest pakowane i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przebadano mięso na koniec, zaczęto szukać tak naprawdę z tego wszystkiego wniosków. I teraz zastanawiano się, że jeżeli oporność pochodzi z hodowli, to powinna być od razu wysoka, tak? Czyli jeżeli faktycznie na fermie jest problem, to w momencie, kiedy bierzemy mięso do badania, to faktycznie ten poziom oporności powinien być bardzo wysoki. To wydaje się logiczne, tak? Natomiast jaki był wynik tych badań? Okazało się, że problem faktycznie leży w fermach, tak? Ponieważ drugą opcją, jaką zakładano, to nie ma oporności. Bakterie nie nabierają oporności na fermach, ale w wyniku tego, że ludzie obrabiają to mięso, rzeźnicy, tak? Pakują, transportują, wszędzie bakterie, tak? I to mięso ma styczność z tymi bakteriami i te bakterie, fermy w ten sposób próbują się bronić, w ten sposób, że bakterie, mięso nabierając tych bakterii, bakterie wyrabiały sobie oporność. Natomiast wyniki badań były jednoznaczne. W momencie, kiedy pobrano próbkę mięsa, okazało się, że to, czym karmiono zwierzęta, powodowało oporność lekową u zwierząt już 90% ponad, tak? Natomiast z biegiem czasu, z transportem, jak mięso trafiało na półkę i przychodził klient i kupował to mięso,
to ta oporność już była niższa, ale jak widzicie, i tak 54%, czyli połowa bakterii w mięsie, to są bakterie, które są oporne na antybiotyki. Tak? Dlaczego w ogóle powinno się podawać zwierzętom antybiotyki? Powinno się podawać, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zwierzę jest chore. Natomiast kiedy nie jest chore i nie potrzebuje, to absolutnie tego nie powinno się podawać. Tak? Natomiast antybiotyki, pomimo tego, że jest zakaz, dalej się to odbywa. Cały czas są pakowane w pasza dla zwierząt i zwierzęta to jedzą. Natomiast u nich się pojawia ta oporność. Chyba zwierzęta tak czy siak zaczynają chorować, pojawiają się wirusy. My to zjadamy i mamy później problemy z własnym leczeniem. Jeśli chodzi o antybiotyki, to jest wielki problem z mięsem, ponieważ dając antybiotyk, mamy za zadanie osoby, firmy, koncerny, które w ten sposób hodują, produkują zwierzęta, dodając antybiotyki, dodając enzymy, dodając dużą ilość białka do produktu, zależy im na tym, żeby zwierzę jak najszybciej nabierało masy mięśniowej. Boksy, w którym zwierzęta żyją, są specjalnie małe. Dlaczego? Dlatego, że zwierzę, które się rusza, podnosi, wstaje, siada, ono traci energię, tak? A więc no, traci masę. Musi przede wszystkim, kiedy rośniemy? Rośniemy wtedy, kiedy śpimy, kiedy odpoczywamy. I podobnie tym zwierzętom zapewnia się odpowiednią ilość snu, żeby nie były zmęczone, więc są ograniczone ruchem, praktycznie się w ogóle nie ruszają, stoją tylko w boksie i mają jeść, ewentualnie spać. Jest stworzona specjalna temperatura, żeby zwierzę nie traciło energii na ogrzewanie bądź schładzanie swojego organizmu. Wszystko jest tak przygotowane, aby masa mięśniowa jak najszybciej rosła. No i teraz tak, jeżeli zwierzę zacznie chorować, to całą energię, którą my dajemy w postaci jedzenia, paszy, tak, zwierzę będzie traciło na walkę z tą chorobą, więc zapobiegając temu, pakujemy w tą paszę antybiotyki, tak? Efekt już tego znamy, że nie podziałało to oczywiście korzystnie dla naszego zdrowia, ani zdrowia tych zwierząt, tak? Dlatego, że bakterie wykształciły oporność. I to jest podstawowy problem, jaki dzisiaj mamy z mięsem, natomiast jakiego nasi dziadkowie nie mieli. Nowoczesne mięso nie jest tym, czym było dawniej. Wielu ludzi o tym zapomina, mówiąc, że jesteśmy mięsożercami. Nie wiedząc o tym, czy będąc nieświadomy tym, że nasz organizm, nasza fizjologia kompletnie nie jest przygotowana do trawienia mięsa, ale i tak się upierają, że są mięsożercami, zapominając o tym, że tak jak mówię, to nie jest to samo mięso, które jedli ich rodzice, nasi dziadkowie i tak dalej. Więc kiedy zauważono, że to mięso nie jest zdrowe, nie jest korzystne do jedzenia i faktycznie nie można temu zaprzeczyć, bo świat już o tym wie, nie mogli tego, stwierdzili, że wymyślą coś takiego jak biomięso, tak? Będzie mięso ekologiczne, ale zaraz zarzuty, no ale jak mięso ekologiczne? Przecież te wszystkie zwierzęta, które są, tak naprawdę nie ma zwierząt czystych, tak? Ale my sięgniemy do dziada, pradziada tej krowy, ale nie ma ich, bo już dawno je zjedliśmy. No więc stwierdzili, to będziemy jeść mięso egzotyczne. Krokodyle, strusie, dziczyznę i tak dalej, i tak dalej. W taki sposób uważali, że problem się rozwiąże. No, ja kiedy to słyszałem, dość mocno się uśmiałem, ale faktycznie miało to miejsce i jeszcze gdzieś ma miejsce. Uważano, że jedzenie mięsa egzotycznego załatwi problem. Natomiast bardzo krótko doszedł kolejny problem, a właściwie dość duży. 5 liter. Ebola. Tak? I kiedy był ten problem, problem występował tak naprawdę tylko w jednym rejonie świata. Z czasem zaczął się pojawiać w coraz większej ilości. Pamiętam jeszcze parę miesięcy temu, jak nas bardzo ostrzegali w pracy, w szpitalu, żebyśmy byli wyczuleni właśnie na ten wirus, na te objawy, które mogą być, ponieważ ten wirus jak najbardziej może wywołać śmierć. I tak jak w przypadku wielu wirusów, które możemy nosić i mogą nas nie zabijać, Ebola jest wirusem, który tak naprawdę wiąże się ze śmiercią. Jest marna, nikła szansa wyjścia z tego wirusa, żeby wyjść z tego żywo. On nas wykończy. Na początku dotyczyło to Afryki Środkowej. Natomiast teraz, jeżeli słuchacie wiadomości, ja nie słucham wiadomości, natomiast tak czy siak do mnie informacja dotarła. Tak? To w Polsce, w jednym z miast, i mówi Ebola, tak? I mówię, jak to możliwe? I mówię, a jednak.
Więc to nie tylko problem Afryki Środkowej. Co z tym ebolą? Ebola to jeden wirus, natomiast drugi wirus to wirus ptasiej grypy. Znamy taki wirus? Słyszeliśmy na pewno. I teraz co ciekawe, ptaki zawsze miały ten wirus. Zawsze. Ale nigdy w żaden sposób nie szkodził on człowiekowi. Tak? Pamiętajmy, to już nie są bakterie, na które można było podać zwierzęciu antybiotyk i w jakiś sposób przez pewien czas zwalczać występowanie danej choroby, działania tych bakterii, tak? Bo z czasem, tak jak już mówiliśmy, wykształciła się ta oporność. Natomiast w przypadku wirusa nie da się zlikwidować problemu antybiotykiem. Wirus jest problemem bardzo złożonym. Jest problemem na skalę światową, problemem, który jest w stanie zdziesiątkować tak naprawdę ludzką populację dzisiaj. Jaki jest problem z tym ptasim wirusem? Nagle ptasia grypa stała się problemem na całym świecie. Ale co się stało? Przede wszystkim, tak jak mówię, ptaki zawsze go miały. Ale wirus ten nie mógł pokonać bariery między ptakiem a człowiekiem. Bariera gatunkowa. Nie było takiej możliwości, więc mogliśmy spokojnie zjeść tego kurczaka, zjeść indyka, nie wiem, co tam się jeszcze je, jakikolwiek ptak i nic nam nie było. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałem, jeżeli zaczniemy karmić świnie ptakami, czy też mączką z ptaków, spadniętych ptaków, to wówczas bardzo łatwo złamać tą barierę. I od świni różne wirusy mają możliwości przejścia. I tak zaczęło przechodzić z ptaka na człowieka, z wołowiny na człowieka poprzez świnie. To był dopiero problem. Wirus genetycznie potrafi się zmieniać. Dawniej uważano, że no nie jest to możliwe, żeby się zmienił. Ptaki zawsze miały ten wirus i w żaden sposób on człowiekowi nie zaszkodzi. Natomiast co się okazało już kilka lat później, wirus może się zmieniać i ma możliwość przeniknięcia do człowieka i wywołać naprawdę poważne problemy. Warto sięgnąć do tego, co zdarzyło się prawie 100 lat temu. W 1918 roku na świecie panowała grypa. 20 milionów ludzi zmarło, natomiast prawdopodobnie 50 milionów ludzi zmarło. Podaje się, że ponad połowa obecnego społeczeństwa chorowało na tą grypę, przechodziło przez tą grypę. Natomiast tamto społeczeństwo było o 2/3 mniejsze od dzisiejszej populacji ludzkiej. Dzisiaj mamy około 7 miliardów, natomiast wtedy było około 2 miliardów ludzi. Więc wyobraźcie sobie, że ponad miliard ludzi na świecie, połowa populacji, dzisiaj to byłoby ponad 3,5 miliarda ludzi, choruje na grypę. Zmarło z tego 20 milionów ludzi, prawdopodobnie 50. O co chodziło z tym wirusem? To był wirus niskiej intensywności, reaktywności i sobie z nim poradzono. Natomiast zdziesiątkował naprawdę wiele osób. Natomiast pamiętajcie, chorowało ponad połowa społeczeństwa. Natomiast co w przypadku ptasiej grypy? Ptasia grypa daje objawy podobne do grypy, z którą my spotykamy. Tak? Mogą być bóle gardła, bóle mięśni, zapalenie spojówek, płuc, powikłania wskutek zapalenia płuc i znowu zacząłem to umierać na zapalenie płuc, tak? Ciężka choroba, z którą znowu się borykamy, bo wirusy są wszemobecne, ludzie cały czas dostarczają wirusy w jedzeniu, antybiotyki przyjmują w jedzeniu, nic nie działa. Natomiast dzisiaj jest zupełnie inaczej niż w 1918 roku, dlatego że te wirusy, które dzisiaj są, mają wysoką żywotność. To nie są wirusy tamte z tamtych czasów, które były w cudzysłowie spokojne w porównaniu do tych, które działają dzisiaj. Tak? Wirusy takie jak H5N1, H7N7, H9N2 i tak dalej. Już w 2004 roku Światowa Organizacja Zdrowia podała taką informację do opinii publicznej, że należy się spodziewać pandemii, która może wystąpić w każdym kraju, umrzeć mogą miliony, nawet 1/4 ludności. Nawet 1/4 ludności może umrzeć w wyniku właśnie działania tych wirusów, które są. Tylko pamiętajcie,
Jeżeli ktokolwiek, ja bardzo skróciłem tą część o wirusach, tłumacząc gdzie, co, jak, w którym roku, ile osób zginęło. Natomiast średnia śmiertelność zachorowania na jakiegokolwiek wirusa, H znaczy wysoka intensywność, tak? H5N1 jest najbardziej rozpowszechniony i rozprzestrzenia się naprawdę bardzo szybko. Ponad minimalna dolna granica osób wychodzących z tego to jest 50%, czyli połowa ludzi, która zachoruje, tak? Dwie osoby zachorują i jedna na pewno umrze. I teraz dzisiaj mamy tego typu wirusy, które się przystosowują, zmieniają, potrafią pokonywać barierę między zwierzęciem a człowiekiem. I teraz jeżeli powtórzy się sytuacja, a Światowa Organizacja Zdrowia już 11 lat temu powiedziała, dojdzie do pandemii, na każdym kontynencie, w każdym kraju będzie ten problem, dlatego że wirusy są wszechobecne i dzisiaj na świecie jest ogólna światowa wymiana wirusów i wirusy wszędzie panują, na które tak naprawdę nie możemy znaleźć rozwiązania, tak? Nie możemy znaleźć leku, bo one non-stop się zmieniają. I teraz ich wysoka reaktywność polega na tym, że jeżeli człowiek zachoruje, to jeżeli sięgnie to takich samych statystyk jak w latach 20. tamtego wieku, zauważcie, ponad miliard ludzi chorowało, ale zmarło 20 milionów ludzi, pewne. To jest jakiś tam ułamek procenta, tak? Od tego, ilu ludzi zmarło. Natomiast dzisiaj o wirusach się mówi, że umiera zawsze ponad 50% ludzi umiera, jeżeli ten wirus kogoś dotknie. Więc jeżeli dotknie, a Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, dotknie i to na pewno 1/4 ludności dotknie. A jeżeli dotknie, to połowa z tych osób niestety nie ma szans wyjścia. Narażamy się na to poprzez zjadanie produktów pochodzenia zwierzęcego, poprzez jedzenie mięsa z supermarketów. Jeżeli naprawdę już musicie zjeść to mięso, to poświęćcie ten czas, kupcie zwierzę, chodźcie nad nim, dbajcie o nie, głaskajcie, dajcie im jeść. I uważam, że na tyle wywiąże się między nim a wami taka więź, że nie będziecie w stanie go zabić i zjeść, tak? Więc to już was ochroni, bo nagle stwierdzicie, że tego mięsa tak naprawdę nie potrzebujecie, bo brak wam odwagi i sumienie wam nie pozwoli zabić to zwierzę. Natomiast jeżeli ktoś już zabije to zwierzę i zje to mięso, to na pewno nie będzie miał tego problemu, o którym teraz się mówi. Pytanie tylko, skąd wziął to zwierzę? Jak już wcześniej powiedziałem, nie ma zwierząt, że się cofniemy kilka pokoleń wstecz i to zwierzę będzie czyste, tak? Niestety. Dobrze. Bardzo teraz tak wymieniając pokrótce, jeśli chodzi o te problemy z mięsem, tu chciałem przedstawić od tej strony antybiotykowej, tak, żebyśmy mieli świadomość tego, ile jest antybiotyków, jaka jest oporność lekowa w mięsie, z czego to wynika, ale z takich stricte zdrowotnych, to o czym możemy powiedzieć, to tak jak mówię, przede wszystkim mięso to źródło kwasów tłuszczów, tak, ale nasyconych, które nie są korzystne dla naszego zdrowia. Duża ilość cholesterolu, tak, o tym się wielokrotnie mówi, ja to wiem, bo też słuchałem tych wszystkich wykładów, czytam, więc o tym doskonale wiecie, tak, więc nie będę na ten temat się wypowiadał więcej. Wiemy, że tylko ten cholesterol, tłuszcze nasycone wywołują te wszystkie choroby, tak, układu naczyniowego, układu krążeniowego, nadwaga, otyłość, silne działanie zakwaszające, tak, czyli kwasica, osłabienie pracy, układu odpornościowego, a tym samym osteoporoza, tak, wysoka zawartość zasad purynowych, tak, pojawia się dna moczanowa, nasilone procesy gnilne w jelicie grubym. I teraz, jeśli bakterie, mięso niestety, nie jesteśmy przygotowani do trawienia mięsa. Mięso powinno być szybko wydalone z naszego organizmu i przede wszystkim brakuje nam odpowiedniej ilości enzymów, żeby trawić między innymi właśnie związki purynowe, które znajdują się w mięsie. I takie nadtrawione, bo niestrawione mięso trafia do jelit, gdzie tak naprawdę powinno być szybko wyciągnięte z niego, co potrzebujemy i wydalone. Natomiast jest wilgotno, jest ciepło, jest ciemno, bakterie mają idealne warunki do tego, żeby się rozwijać. W wyniku czego bakterie wydzielają różnego rodzaju substancje cuchnące, szkodliwe naszego organizmu, takie jak ondol, skenol, fenol, skatol, czyli te substancje, których również używano w obozach koncentracyjnych do tego, żeby uśmiercać ludzi. Tak? I teraz my zjadając mięso, to mięso gni, bakterie pracują nad tym mięsem, wydzielają te wszystkie substancje. I teraz co się dzieje z tymi substancjami? W cudzysłowie z naszymi wiatrami ulatują? No tak, jak czujemy, że ktoś faktycznie, no człowieku coś ty jadł, tak? Im większy proces gnilny, tym niestety bardziej nieprzyjemne są nasze wiatry, tak? Co też świadczy o bardzo wysokim rozwoju procesów gnilnych, a to niestety te wszystkie toksyny wchłaniają się do naszego organizmu i zaczynają nas po prostu truć, zatruwać nasz organizm. Pogarsza się również perystaltyka jelit. Dlaczego?
Dlatego, że w żadnych produktach pochodzenia zwierzęcego nie ma czego? Błonnika. Dokładnie tak. Błonnik, najkrócej można mieć, wymiatacz szkodliwych substancji, tak? Występuje gdzie? W roślinach, tak? W każdej roślinie praktycznie występuje ten błonnik w mniejszej bądź większej ilości, natomiast w mięsie nie ma go. Co jeszcze? Mięso to nie tylko mięso surowe, ale również produkty, które są z nich przygotowane, czyli wszelkiego rodzaju wędliny, kiełbasy, tak, które mają dużą zawartość soli, co może powodować i osteoporozę i nadciśnienie, szkodliwe produkty przemiany materii. Pamiętajcie, jeżeli pamiętacie ten pierwszy wykład, te filmy, które były pokazywane, to o czym mówiliście, to macie świadomość tego, że zwierzę, będąc zabijane, ono jest zabijane żywcem, tak? Nie jest w jakiś sposób usypiane, tylko po prostu ono wie, gdzie idzie, wie, co go czeka, wydziela bardzo dużo ilość hormonów stresu, które nie są usunięte z mięsa i w mięsie są, tak? I dlaczego ludzie się tak lubią rosoły, lubią inne zupy oparte na mięsie? Są osoby, no, ja mam kolegów, którzy naprawdę, no, nie chcę powtarzać, co oni by zrobili za talerz rosołu, ale objawy, które mówią, potwierdzają regułę, że tak naprawdę to, co się wytopi z tego mięsa, wytopiają się te wszystkie związki, wytopiają się te antybiotyki, wytopiają się hormony, które są podawane zwierzętom, wytopiane są wszelkiego rodzaju produkty przemiany materii, między innymi te wszelkie hormony stresu, które zwierzę wydzieliło w momencie sytuacji tuż przed zabiciem, tak? I teraz, kiedy ci adrenalinę, noradrenalinę, tak, to z kolei powoduje wydalanie kortyzolu, to powoduje, że kiedy my zjadamy taki rosół, osoba odczuwa taką ulgę. Natomiast to działa na tej samej zasadzie jak mała czarna kawa. Pobudza. Pomimo tego, że osoba... Nie, ja nie czuję się pobudzony. I mówię, popatrz na siebie, jak się zachowujesz, jeżeli nie możesz zjeść tego rosołu. No muszę zjeść, po prostu już chodzę. I mówię, tak, bo brakuje ci, tak? Jest tak naprawdę narkomanem adrenalinowym. Każda osoba, która lubi zupy i musi tam być mięso i odczuwa jakieś pobudzenie, tak naprawdę można ich nazwać narkomanami adrenalinowymi. Jesteśmy od tego uzależnieni. Osoby, które w ten sposób jedzą, tak? Duża zawartość metali ciężkich, pestycydów i tak dalej, to z kolei sprzyja nowotworom, tak? Szkodliwe, rakotwórcze substancje, azotany, azotyny, fosforany i inne, to wszystko, czym się szpikuje mięso, tak? Był kiedyś taki, zrobiłem nawet, nie wiem jak to nazwać, konkurs wśród przetwórców, aby z 1 kg szynki zrobić jak najwięcej szynki, tak? I zrobiono. Praktycznie 10 razy tyle, tak? Osiągnięto olbrzymią szynkę, natomiast dzisiaj standardem jest to, że o połowę się powiększa różnego rodzaju substancjami, które są dodawane do jedzenia. Ale mięso, mięso. Natomiast zapomnieliśmy powiedzieć o jednej rzeczy, bo wielu ludzi nie uważa tego za mięso, tak? Więc moje pytanie, czy to jest warzywo? No nie przypomina, tak? Ryba też jest... Proszę? Dlaczego ryba? Słyszy się, no, omega-3, tak? Powód, dla którego koniecznie musimy jeść ryby, tak? Bo tłuszcz ryby jest dla nas zdrowy i jeżeli jakieś zwierzę nie je tłuszczu rybiego, to padnie. I tak samo my, jeżeli nie będziemy jeść omega-3, który pochodzi z ryby, to po prostu padniemy, bo omega-3 jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Bzdura. Czy ryba nie ma cholesterolu w sobie? Ma cholesterol. Przykładowo wołowina ma 79 mg cholesterolu, śledź 115, tak? Łosoś 73. Bardzo często ryby mają taki sam poziom cholesterolu albo wyższy, tak? Aniżeli inne mięsa. Sardynki 103. Poza tym ryby mają to do siebie, że bardzo kumulują w sobie wszelkiego rodzaju metale ciężkie, substancje chemiczne, jak policykliczne bifenyle, które osiągają stężenie wielo, nie wiem, 100-1000-krotnie większą od tej, która jest w środowisku, w którym żyją. I to jest przede wszystkim dla nas bardzo niekorzystne dla zdrowia. I teraz skąd wziąć w takim razie omega-3? Bo teraz nikt nie mówi o tym, że omega-3. Chodzi o kwas eikozapentaenowy, tak? Który jest potrzebny do tego, żeby nasz mózg prawidłowo funkcjonował, bo z niego faktycznie budowane są nasze komórki nerwowe. I tylko oczywiście w rybach jest. I mówię, to nie jest prawdą, że jest tylko i wyłącznie w rybach, bo zauważcie, jedząc rybę, mamy ten tłuszcz, ale mamy też i cholesterol.
Mamy te wszystkie inne środki toksyczne, które są w środowisku, w którym ryba żyje. Tak? I my to wszystko zjadamy, łudząc się z tym, bo ryba jest zdrowa. Pamiętajcie, te ryby, które dzisiaj mamy, nie są tymi rybami, które jedli nasi dziadowie, pradziadowie i tak dalej. Tak? Podobnie jest z tym mięsem. To nie jest to samo mięso, które jedli nasi dziadkowie. Jeśli chodzi o ryby, gdzie jest ten kwas, ten tłuszcz, ten kwas eikozapentenowy? Wszelkiego rodzaju rośliny. W roślinach występuje coś takiego jak kwas alfa-linolenowy. No i teraz, no tak, ale to jest kwas alfa-linolenowy. To nie jest eikozapentenowy. Ale nasz organizm ma enzym, w wyniku czego ten kwas, tak, zostanie przetwarzony na właśnie kwas eikozapentaenowy i organizm go wykorzystuje i mózg prawidłowo funkcjonuje. Co ciekawe, jeżeli jemy za dużo ryb i dostarczamy za dużo tego kwasu, tak, w skrócie EPA, to co się dzieje? Dochodzi do rozrzedzenia krwi, mogą się pojawić krwawienia, większa skłonność do udaru mózgu. Eskimosi, którzy jedzą dużo mięsa zwierząt, które tam mają, w tym między innymi ryb. Oprócz tego, że jedzą głównie produkty pochodzenia zwierzęcego, jest to głównie mięso, gdzie mają problem, bo są bardzo mocno rozwinięte choroby układu krążenia, wszelkiego rodzaju choroby miażdżycowe, ale z racji właśnie na to, że jedzą dużo ryb i mają dużo tego omega-3, tak wspaniałego i dobrego, tak? I główna przyczyna zgonu to są udary mózgu, bo dochodzi do rozrzedzenia krwi i po prostu krew się wylewa, tak? Więc nie mówmy o tym, że ryby są dla nas zdrowe. Ryby owszem kiedyś były zdrowe, jak ktoś mówi, no ale Pan Jezus jadł ryby. Więc ja powtarzam, dzisiejsze mięso, dzisiejsze ryby nie są tymi produktami, które jedli nasi pradziadowie i te produkty mogą być dla nas zdrowe. Nawet jeśli jemy tego bardzo dużo, tak? Bo dawniej nasi pradziadowie przede wszystkim czas spędzali ruszając się, wykonując dużo pracy i ta energia została wydalana na zewnątrz, na tą pracę. Natomiast kiedy my napchamy się dzisiaj tego wszystkiego, tych wszystkich toksyn, tych wszystkich tłuszczów, tego białka, to o czym wszystkim mówiłem, tak? Zakwaszenie, tak? Pojawienie się osteoporozy, cukrzycy, miażdżycy, choroby układu krążenia, nowotworów. My to w sobie kumulujemy, tak? Nie wykorzystujemy tej energii. Bo najczęściej nasza praca polega na siedzeniem przed laptopem, obserwowaniem telewizji, tego co się tam dzieje, bądź siedzeniem i czytaniem, chociaż to już jest większy wysiłek, aniżeli przeglądanie stron internetowych. Wchodzimy w nabiał. Musisz pić mleko krowie, aby mieć mocne kości. Tak jak już mówiliśmy, absurd picia mleka, tak? Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które, tak jak już mówiliśmy, pije raz. Po pierwsze, mleko po okresie niemowlęctwa, gdzie już tak naprawdę tego mleka nie potrzebuje i organizm nie jest przygotowany do tego. Po drugie, je, bo mleko jest pokarmem, więc mówimy je nie swój pokarm, ale pokarm zupełnie innego gatunku, tak? Nie wyobrażam sobie, że przyszedł do mnie, mamy psa i przyszedł do mojej żony, która karmi i on się podłączył. No, absurdalne się to wydaje, tak? Natomiast dlaczego nie wydaje się absurdalne to, że pijemy mleko krowie, tak? Tak jak powiedziałem, nasza dieta na samym początku nie jest dietą naturalną. I to, że nauczono nas pić mleko, nie znaczy, że taka jest nasza natura, bo naszych rodziców również tego nauczono, których ich nauczył jeszcze ktoś wcześniej i tak dalej, odchodząc od pewnej prawdy. Dlatego, że przy stworzeniu człowieka było powiedziane, czym człowiek ma jeść, czym się ma się odżywiać, ale o tym powiem na koniec. Pij mleko, będziesz wielki. Znamy to hasło, tak? Raczej pij mleko, a będziesz miękki. Tak? Albo będziesz kaleką. To mi się podoba. Tak jak już powiedziałem, jesteśmy jedynymi istotami, które spożywamy nie swoje mleko. Spożywamy mleko krowy. Krowa wydziela mleko dla kogo? Dla cielaka, dla cielęcia, tak? Nie dla niemowlęcia. Tylko człowiek uważa, że najlepsze mleko, jakie kupuje, to to, które jest w kartoniku, w sklepie, leży na półce. Ludzie są przekonani, że jest naprawdę najlepsze dla nich mleko. Że nie ma lepszego mleka. Się słyszy, no jeszcze lepsze jest kozie, tak? Dla kozy, tak? Jest zdecydowanie lepsze dla kozy, tak? Pamiętajcie, skąd pochodzi mleko. Mleko to nie te miejsca, które
przedstawiają nasze kartoniki, tak, że krowa sobie stoi, je trawę, ma ochotę wstać, to idzie, ma ochotę leżeć pod drzewkiem, to sobie leży. Ale najczęściej niestety, to jest to, co było mówione we wrześniu, są w takich miejscach, gdzie jest ograniczona w ruchu, ona nie ma się kłaść, dlatego że podniesienie pół tony, kiedy krowa się położy, musi podnieść pół tony do góry, bo tyle mniej więcej waży. To jest olbrzymi wysiłek, więc żeby nie traciła energii, ma wąski boks, dzięki czemu nie jest w stanie się położyć, tylko stoi i je. Dostaje antybiotyki, żeby nie chorowała, tak? Żeby cały czas mogła wydzielać mleko jak najwięcej. I teraz krowy hoduje się dzisiaj przemysłowo. Ja wychowywałem się, myślę, że wielu z Państwa wychowało się w tych czasach i miało te zwierzęta i z tymi zwierzętami się po prostu żyło, tak? Krowa wychodziła, cały dzień była na pastwisku, na koniec dnia się po nią szło, doiło, bo dawniej w ten sposób się odżywiono, ale my tą energię żeśmy zużywali, co nie znaczy, że było to dla nas dobre, tak? Z dzisiejszego punktu widzenia naukowego. Krowy dzisiaj dają nawet 40 litrów mleka dziennie, 80, a rekordziski 120 litrów mleka. I teraz wyobraźcie sobie, że macie między nogami worek, który mieści 120 litrów mleka. Jest to olbrzymie obciążenie, gdzie się nawet specjalnie szyje specjalne wymiono nosze, które mają utrzymać, tak? Oczywiście krowa jest dojona w tym momencie 2, 3, 4 razy dziennie, tak? Żeby dawać to mleko. Teraz jak ta krowa się czuje? Jakie ona ma życie? Natomiast naturalnie ile krowa jest w stanie dać mleka? Najprawdopodobniej krowa pochodzi od bawołu i teraz kiedy obserwujemy te zwierzęta w naturze, to to zwierzę wydziela dziennie 3, 4 litry mleka. Tyle, ile potrzebuje ciele. Tyle, ile cielak potrzebuje, tak? Nie ma tego. I teraz czy jak cielak odstawia się od wymia, przestaje pić mleko, koniec wydzielania mleka. Podobnie jak u kobiety, tak? Żadna z tu kobiet obecnych, ja myślę, że no nie daje cały czas mleka, tak? Był czas, kiedy było dziecko, był czas, kiedy to dziecko potrzebowało pokarmu, ale w pewnym momencie dziecko przestaje jeść mleko, tak? I kobieta przestaje je wydzielać. Bo z innych przyczyn przestaje wydzielać wcześniej. Więc pamiętajmy o tym. W sklepie wszystko wygląda pięknie, po to, żeby nas zachęcało do tego, byśmy zjedli to, wypili. Dlaczego? Dlaczego mamy pić to mleko? O czymś najwięcej mówi przy mleku, przy nabiale? Wapń. Wapń. I znowu, to samo co przy rybach, tak? Przy rybach kwas omega-3, no musisz człowieku jeść, bo jak nie, to twój mózg nie będzie funkcjonował prawidłowo. I dzisiaj niestety wielu dietetyków, promotorów zdrowia, cały czas promują to samo. Brakuje ci wapnia, no to nabiał, obowiązkowo nabiał, tak? Ale wystarczy spojrzeć, mówię, kraje, w których jest największe spożycie mleka. Stany Zjednoczone, tak? Finlandia, Szwecja, Norwegia. I teraz kraje, w których występuje największa ilość osteoporozy, to są dokładnie te same kraje. Wszędzie tam, gdzie ilość spożywanego mleka jest większa, automatycznie większe jest spożycie, większe jest występowanie osteoporozy. W Stanach Zjednoczonych, o czym możecie przeczytać w książce pani Agaty, społeczeństwo w 75% tak, odżywia się nabiałem, produktami mlecznymi. No i teraz 75% ludzi je nabiał. No to dietetycy są zachwyceni, tak czy nie? No tak, mówią przecież tam jest wapń, to jest służy ci zdrowiu. Natomiast jak możemy przeczytać, 45% osób ma osteoporozę. No to moment, to ten wapń nam służy naszemu zdrowiu czy nie? Wiemy, że nie. Dlaczego? Krowa co je? Czy je tą trawę? No nie je tej trawy, tak? Je różnego rodzaju pasze, które są tam dodawane, różne substancje po to, żeby ta krowa wydzielała jak najwięcej mleka. Nieważna jest specjalnie jakość tego mleka, tak? Ma być tego mleka dużo i krowa ma nie chorować. Natomiast można spojrzeć na to też z drugiej strony. Krowa, która naturalnie się odżywa, odżywia i je trawę. Wiemy, że wapń jest w mleku i to jest prawda. Tylko teraz pytanie, co je krowa w naturze? W naturze je trawę. Skąd wapń w trawie? No jest. Tak? Zwierzęta, słonie. 5 ton zwierzęcia, tak? Co ono je? Rośliny. I uważacie, że brakuje mu wapnia albo białka? No nie. Cały czas rośnie. Okazuje się, że w roślinach jest wszystko, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania życia i osiągania tak potężnych, wręcz majestatycznych rozmiarów, jakie osiągają słonie, żyrafy, hipopotamy itd. Jednak co z tym wapniem? Co na to biologia?
Co z tym mlekiem? Właśnie, lubimy mleko. Najczęściej mleko widzimy w takiej postaci. Ludzkie mleko ma najniższą zawartość białka. Ja za chwilę przedstawię, jak jest z tym białkiem. Natomiast chodzi o stosunek kazeiny. W mleku kobiecym jest najmniejsza ilość kazeiny, białka, w stosunku do białka serwatkowego. Tak? Oprócz tego znajduje się oczywiście w mleku tłuszcz. Możemy też tam mówić o śladowych ilościach, o węglowodanach i wszelkich innych minerałach, niektórych witaminach. Znajduje się laktoza i z tą laktozą jest problem i z kazeiną jest problem, dlatego że krowa, wydzielając mleko, kazeiny ma bardzo dużo, dlatego że cielak potrzebuje dużo kazeiny, tak? W przemyśle na przykład kazeina jest wykorzystywana do produkcji różnego rodzaju bardzo mocnych klejów. Tak? Kazeina powoduje również zaśluzowanie w naszym organizmie, zwiększenie wydzielania tych śluzów. Żeby kazeina była trawiona, w ścianie żołądka cielęcia wydzielany jest enzym renina, który pozwala trawić tą kazeinę. Natomiast dziecko, jak my weźmiemy, wypijemy mleko krowie, no u nas nie jest wydzielana renina bądź jakikolwiek inny enzym, który ma to trawić. W kobiecym mleku również jest ta kazeina, ale kazeina trawiona jest poprzez bakterie, które wydzielane są w piersi, tak? Bakterie z grupy Bacillus bifidus, i one powodują, że ta kazeina jest rozkładana i organizm jest w stanie ją wchłonąć w taki sposób, jaki potrzebuje. Dostaje się do mleka. Jak się dostaje? No przede wszystkim dziecko zsie, tak? Natomiast jeżeli my pijemy mleko ze szklanki, no to nie mamy tych bakterii, więc nie ma możliwości strawienia tego mleka, tak? O czym zapominamy? Kiedy przestają być te bakterie wytwarzane? Kiedy przestaje być wytwarzana laktaza, enzym potrzebna do trawienia cukru, który jest w mleku, laktozy? W momencie, kiedy dziecko przestaje jeść mleko, tak? Przestaje się karmić, odstawia się od piersi, również przestaną być wydzielane te bakterie, przestaną być wydzielane te enzymy. Różne podręczniki różnie podają. Mniej więcej mówią, że około trzeciego roku życia to wszystko zanika, gdzie już to dziecko powinno przechodzić całkowicie na produkty pochodzenia, na produkty stałe. Natomiast ono jeszcze do tego trzeciego roku życia mleko nie jest już jego głównym produktem, natomiast ono się może pojawić i organizm takiego małego dziecka w zupełności sobie z nim radzi, bo ma odpowiednie enzymy i bakterie, które zajmują się trawieniem tego wszystkiego. Natomiast człowiek dorosły nie ma tego, tak? Tak więc człowiek nie może tolerować mleka, może się od tego rozchorować. To prawda, my jesteśmy od tego dużym wyjątkiem, Europejczycy, jeśli chodzi o zwierzęta. W przypadku zwierząt wiemy, że kotom na przykład nie wolno podawać mleka, tak? Pomimo tego, że kot lubi mleko i on je wypije, ale wiemy, że mleko uszkadza trwale nerki tym zwierzętom. I to zwierzę po prostu może umrzeć. Podobnie jest z cielakiem, świnią, każdym innym zwierzęciem. Jeżeli ono już jest dorosłe i nie pije mleka bezpośrednio z wymion swojej mamy, to mleko jest dla tego zwierzęcia szkodliwe, dlatego że nie ma enzymów i bakterii, które są potrzebne do tego, żeby strawić. I co się dzieje? Skurcze żołądka, problemy biegunka, wręcz do śmierci. Możemy zabić takie zwierzę. Cielak, który już przestaje być cielakiem, nie pije mleka, a po jakimś czasie podamy mu mleko do wypicia, on je wypije. Tak jak my, tak? Ale my tym możemy bardzo mocno zaszkodzić temu zwierzęciu, wręcz doprowadzając do tego, że dziecko, że zwierzę umrze. Natomiast dla nas podstawowy problem to jest problem z trawieniem kazeiny, której kompletnie nie jesteśmy w stanie strawić. A propos kazeiny. Kazeina jest szczególnym rodzajem białka. Strukturalnie, jeśli chodzi o kazeinę, jest ona zawsze odpowiednia dla danego gatunku. I każdy gatunek zwierząt, tych, które oczywiście wydzielają mleko, czyli mówimy o ssakach, kazeina występuje w mleku. Ale struktura tej kazeiny jest zupełnie inna u krowy, zupełnie inna u świni, szczura, kota, psa, konia i człowieka. Jest zupełnie inna, tak? Natomiast często się zdarza tak, że skład aminokwasów jest podobny. I jeżeli pijemy mleko, nie wiem,
psie mleko pijemy, jak patrzę tutaj na ten obrazek. Nie pijemy mleka psiego, świńskiego, słoniego, ani szympansiego, choć wydawałoby się, że szympans powinien mieć najbliższe do nas mleko, tak, jeśli chodzi o kod DNA, to jest nam szympans najbliższy, pomimo tego, że nie pochodzimy od małpy, bo stworzył nas Bóg, to każde zwierzę z tych zwierząt, które widzimy na obrazku i które możemy jeszcze wymieniać wśród ssaków, aminokwasy, które budują kazeinę, są dokładnie takie, jakie są potrzebne dla danego zwierzęcia. I tak jak dla krowy potrzebne są takie, a nie aminokwasy i one są dostępne właśnie w tej kazeinie, tak niestety nie są dostępne dla człowieka. I odwrotnie, ludzkie mleko nie nadaje się dla krowy, krowie mleko nie nadaje się dla człowieka i tak dalej, i tak dalej. Może się tak zdarzyć, że kazeina w jakiś sposób zostaje strawiona lub częściowo jest przyswojona. Dlaczego? Dlatego, że tak jak człowiek, czy też inne ssaki mają zdolność przyjmowania niestrawionych resztek, niestrawionych cząstek kazeiny. I ona zostanie przyjęta. I teraz, jeżeli zostaną przyjęte te cząstki kazeiny, to teraz jak to wygląda? Przyjrzyjmy się niemowlęciu, które pije dziecko, które pije mleko bezpośrednio od mamy. Chodzi o bardzo małe dzieci. Jak się nazywa to mleko pierwsze? Siara, dokładnie tak, siara. I zawiera ona przeciwciała. I teraz te przeciwciała są bardzo istotne dla zdrowia tego dziecka. I teraz są to, teraz te przeciwciała to też białko, natomiast te białka, one nie mogą ulec strawieniu, bo jeżeli zostaną, ulegną strawieniu, to dziecko nie otrzymuje przeciwciał. I teraz te białka są odporne na trawienie i teraz odporne są na enzymy i w całości, czasem częściowo, ale głównie w całości, przedostają się do krwi. Po co? Po to, żeby chronić dziecko przed różnego rodzaju bakteriami i tym wszystkim, co może wniknąć do organizmu. W przeciwnym razie te przeciwciała nie dają odporności. Tak? Tak to wygląda, jeśli chodzi o przyjmowanie siary. Teraz, kiedy zagłębimy się w krew, zagłębimy się dokładniej w to mleko, to teraz zdolność przemieszczania się do krwi niestrawionego lub częściowo strawionego białka występuje także u dorosłych. Dorośli również mają taką możliwość, że to białko, które nie jest w pełni strawione, ono może przedostać się do krwi. Do naszej krwi mogą się przedostać cząstki białka. Tylko teraz, jakie cząstki białka? Wśród mleka, które człowiek może pić, najczęściej jest to mleko krowie, mogą występować aminokwasy takie same. I teraz można na nie organizm zareagować? Nie musi. Nie będzie ich trawił, więc pozwoli, żeby zostały w pełni wchłonięte do naszego organizmu. Ale jeżeli dokładnie się przyjrzymy tym aminokwasom, to teraz co się okazuje? Wiele spośród tych aminokwasów odpowiadają komórkom, aminokwasom, które występują w naszym organizmie. W tym momencie, jeżeli dostają się tego typu rodzaju białka do naszego organizmu, nasz organizm zaczyna wydzielać przeciwciała, aby zwalczać obce białko, które się pojawiło. I teraz, jeżeli takie same białko występuje w naszym organizmie, to tak naprawdę organizm zaczyna walczyć sam przeciwko sobie, doprowadzając do choroby jakiej? Autoimmunologicznej, tak? Dlatego, że organizm sam zaczyna siebie zwalczać. Zatem mleko skłonne jest do generowania wielu chorób właśnie autoimmunologicznych. A propos mleka, tego składu. Tak jak widzimy, nie można się kierować oczywiście, jeśli chodzi o mleko, jego składem, jeśli chodzi o białko, dlatego że jest to jak najbardziej złe podejście. Tak jak widzicie, ta pierwsza, ta środkowa rubryka dotyczy ilości białka, natomiast ta rubryka po prawej stronie, trzecia, ona pokazuje tak naprawdę, ile potrzeba czasu do podwojenia masy ciała. I tak jak widzicie, w przypadku dziecka, człowieka jest bardzo mało białka, natomiast dziecko potrzebuje 120 dni do tego, żeby podwoić swoją masę. Natomiast no my najczęściej, przepraszam, jako ludzie spożywamy mleko krowie, które ma praktycznie 3 razy więcej białka, ale widzimy, że krowa potrzebuje praktycznie 3 razy mniej czasu na to, żeby zwiększyć swoją masę.
Tak? Kiedy krowa się rodzi, waży średnio 40 kg. Kiedy dziecko się rodzi, waży średnio około 3 kg. I teraz w dziecko pakuje się produkt dla zwierzęcia, które po roku osiąga wagę 250 kg. Tak? I do niego, w niego się pakuje to mleko. Wysokobiałkowe. Także jeżeli ktoś oczywiście bardzo szuka tego białka, polecam mleko szczurze. Tylko kwestia dogadania się ze szczurem. A propos jeszcze białka, a propos jeszcze tego mleka i ilości, co jest dla dziecka, co jest dla krowy. Często dzieci się porównuje, że dziecko, które otrzymuje mleko krowie, jest bardziej wyrośnięte, jest większe od dziecka, które pije mleko matki, tak? Zresztą widzieliśmy, mleko krowie ma więcej białka. Po co? Kiedy cielak się rodzi, tak naprawdę ma jak najszybciej stanąć na nogi, ma być samodzielny, chodzić i wtedy, kiedy będzie chciał, przyjść do mamy, napić się mleka, najeść się mleka, tak? Natomiast dziecko, kiedy się rodzi, to oczywiście ono biega, skacze, rozrabia, no nie. Leży i jest całkowicie zależny od nas, bo skład mleka jest zupełnie inny, tak? Dlaczego więc pakujemy w to małe dzieciątko pokarm dla zwierzęcia, które ma jak najszybciej rosnąć i stawać na nogi, kiedy nie to jest istotne dla dziecka? Przeprowadzono badania, których wyniki mówią, że dzieci, którym regularnie podawano mleko krowie od dzieciństwa, wykazują mniejszy iloraz inteligencji w stosunku do dzieci, które piły tylko i wyłącznie mleko matki. I tak, no, może zabrzmi to dziwnie albo śmiesznie. Doświadczam tego. Widzę to po przykładzie swojego brata, który ma naprawdę olbrzymi iloraz inteligencji i bardzo łatwo jest mu się uczyć. Natomiast on tak nie zawsze chętnie pił, jadł mleko. Ja natomiast przepadam za tymi produktami. Nie chcę przez to powiedzieć, że jestem głupi. Ale faktycznie badania to potwierdziły. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale możemy to zaobserwować. I to jest taka przestroga, żebyśmy między innymi z tego powodu też nie dawali dzieciom tego mleka. Mleko krowie jest dla krowy, mleko matki jest dla maki, także dla dziecka. Mleko krowie jest 100% dla cielaka, dlatego że na tym mleku dziecko ma, cielaczek ma gwałtownie rosnąć, nabierać masy. Natomiast co jest istotne dla dziecka? Bo teraz mamy takie porównanie, tak? Z jednej strony jest chłopiec, który jest innej karnacji, jest bardziej nabity, tak? Co nie znaczy, że pił mleko krowie, a ten drugi taki bardziej wątły, tak? Bo pił tylko mleko mamy. Dla dziecka oczywiście istotne jest to, żeby jak najszybciej rozwijał się jego mózg, tak? Inteligencja. Dlatego mleko kobiece jest bardzo bogate w tłuszcz, tak? To, co potrzebuje właśnie dziecko. No i często te, kiedy się porównuje, to mówię, ten wyrośnięty, ten nie, no tak, tylko ten myśli jak krowa, a ten ma jakieś tam plany na przyszłość, tak? Więc to tym kątem też patrzmy, tak? Bo jeżeli dajemy komuś jedzenie, produkt przeznaczony dla psa czy dla krowy, no to spodziewajmy się, że w jakiś sposób wpłynie to na to dziecko, na nas, tak? Jest powiedzenie, które mi powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś, co nie znaczy, że jak jem wieprzowinę, to stanę się świnią. Ale bardzo wiele podobnych zachowań ludzie jedzący mięso wykazują, tak? Mleko. To, co jest bardzo istotne. Mleko jak najbardziej tak. Jest wspaniałym produktem i najlepszym produktem pokarmem, jeśli chodzi o człowieka w okresie niemowlęctwa, ale mleko od swojej matki. W żaden sposób od innej osoby, od innego gatunku, od zwierzęcia. W przypadku mleka, nie pamiętam, czy chyba tak. O czym możemy mówić, jeśli chodzi o spożywanie mleka? Jakie są problemy, tak? Bo na razie mówiliśmy o tym, że nie jesteśmy przystosowani do trawienia kazeiny, nie jesteśmy przystosowani do trawienia laktozy. Laktoza jest cukrem występującym w mleku, składającym się z galaktozy i glukozy. I teraz glukoza przez dorosłego człowieka jest w pełni przyswajalna i trawiona, tak? Natomiast galaktoza nie jest. I jest problem, jak trawić galaktozę, tak? Oczywiście, jeżeli jest to niemowlę, no to Pan Bóg o tym pomyślał, tak? Jeżeli dziecko pije taki cukier, spożywa mleko, w którym występuje laktoza, ma enzym laktazę, który rozkłada, tak? Laktozę, może ją strawić, dodatkowo wydzielona jest beta-galaktaza, która pomaga rozłożyć galaktazę na
na glukozę, tak? I wówczas jest to w pełni przyswojalne. Jest to w ten sposób pomyślane, żeby nie wywoływać u dziecka wysokich skoków poziomu cukru, tak? Najpierw z laktozy wchłonie ten cukier w postaci glukozy, a jak są braki, no to wykorzystujemy galaktozę, jest uruchamiany enzym, który to trawi i dziecko ma dodatkową porcję energii, tak? Pamiętajcie, już skracając, krowie mleko obciąża nerki u dzieci. Podobna sytuacja jak u kotów, tak? Krwawe biegunki u małych dzieci. O 30% wyższy ubytek krwi przez jelito. Dlaczego? Dlatego, że wywołuje olbrzymie zakwaszenie, z którym organizm musi sobie radzić. Jeżeli to później jest w jelitach, jelita tego nie wytrzymują, zaczynają delikatnie krwawić. Pojawiają się właśnie krwawe stolce. Jeżeli pojawia się krew, jeżeli jest krew wydalana ze stolcem, również pozbywamy się żelaza, tak? Stąd znaczny ubytek żelaza przez stolec. Uszkadza wzrok, tak? Możemy doprowadzić do zaćmy. Dlaczego? Dlatego, że u osób dorosłych, patrzę już na czas, nie mam czasu. U osób dorosłych galaktaza nie jest trawiona. I teraz co się dzieje z galaktazą? Galaktaza jest po prostu odkładana w różnych miejscach. Pod skórą, czasem wygląda to jak celulit, tak? W stawach, w przegubach, w soczewce oka. Tam się to odkłada. I w różnych miejscach, wywołując wielu różnego rodzaju sytuacje, choroby, schorzenia, których się nie domyślamy, no skąd? Mleko, cukrzyca, tak? Mleko, osteoporoza, tak? I tych chorób cała masa. Zmiany śródskórne, bóle stawów, otyłość, podwyższony cholesterol, trójglicerydy, bo tam jest też również cholesterol w mleku, tak? Biegunki, bóle brzucha. 75% ludzi na świecie nie trawi laktozy. Natomiast Europejczycy są w tej grupie, która trawi tą laktozę. Praktycznie Duńczycy tak tylko 2% nie trawi. Fini 18%. Natomiast czarnoskórzy ponad 90%. Eskimosi. Praktycznie też ponad 90% nie trawią laktozy. Mleko? Nie, to w ogóle nie jest produkt dla dorosłego człowieka. Grecja, Cypr, Tajlandia, wiele krajów. Mleko nie jest jak najbardziej przyswajalne przez organizm i wywołuje bóle brzucha, biegunki. Sytuację, na którą żołądek sobie nie radzi, bo nie ma enzymów, jak to strawić. Natomiast co się stało? Ta mała grupa Europejczyków spowodowała, że to mleko krowie jest najlepsze i wszyscy mają je pić, tak? I w Stanach czarnoskórym się zaleca, pij mleko, będziesz wielki, będziesz miał mocne kości, kiedy on doskonale wie, że to go zabija i jemu szkodzi, tak? Natomiast często kierują się reklamą i teraz nauka o tym wie od ponad 50 lat, że mleko szkodzi zdrowiu. Nauka o tym wie, ale reklama nie, tak? A ludzie słuchają kogo? Reklamy. Nie szukają tego, co w książkach, tylko tego, co jest w reklamie. To, co już mówiliśmy, tak? Kraje, w których występuje ta osteoporoza. 3 miliony Polaków cierpi na osteoporozę. Tylko 200 tysięcy się leczy, 9 milionów jest zagrożonych, tak? Jest to bardzo duży problem. Natomiast, słuchajcie, o tych produktach zwierzęcych można bardzo dużo mówić. Ja na pewno sprawę minęło półtora godziny, więc bardzo krótko odbicie piłeczki, tak? Jeśli chodzi o produkty pochodzenia roślinnego. Wszystko, co tak naprawdę powodują produkty pochodzenia zwierzęcego, nie powodują produkty pochodzenia roślinnego. Jeżeli ktoś zarzuca, że to jest jak najbardziej nieudowodnione, mamy stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Dietetycznego, które wyraża i mówi tak, że odpowiednio zaplanowane diety wegetariańskie, w tym diety ściśle wegetariańskie, czyli wegańskie, są zdrowe, spełniają zapotrzebowanie żywieniowe i mogą zapewnić korzyści zdrowotne przy zapobieganiu i leczeniu niektórych chorób. Pytanie, jaką dietą mięsną coś się leczy? Chyba komuś jest gorąco i robi sobie okład z takiego mięsa z lodówki, ale dobrze zaplanowane diety wegetariańskie są odpowiednie dla osób na wszystkich etapach życia, włącznie z okresem ciąży i laktacji, niemowlęctwa, dzieciństwa, dojrzewania oraz dla sportowców, tak? Co potwierdzam, naprawdę dużo więcej można na diecie wegańskiej, na diecie wegetariańskiej, dużo więcej organizm może, dużo mniej się męczymy, jest większa wydolność organizmu. Mleko krowie możemy zastąpić mlekiem roślinnym, sojowym, migdałowym, owsianym, jest cała ilość tego mleka. Pytają, ale czy tam jest wapń? Jest taka sama ilość wapnia, a mało tego, nie ma tam cholesterolu, który jest w mleku krowim, tak? Nie ma tam tego problemu, jeśli chodzi o laktozę i wiele innych, tak?
Co jeszcze, jeśli chodzi o rośliny? Białko. Białko występuje w każdej roślinie, w mniejszej bądź większej ilości, tak? Czy to jest ziemniak, winogron, brokuł. Oczywiście największe bogactwo, jeśli chodzi o wapń, jeśli chodzi o żelazo, są w roślinach zielonych, tak? Białko występuje w orzechach, w roślinach strączkowych. Ale tak jak ze wszystkim, nie można przesadzać, bo co za dużo, to niezdrowo. Tak jak już mówiłem wcześniej, Światowa Organizacja Zdrowia mówi, do 80% chorób, które mamy, wynika z tego, w jaki sposób się odżywiamy, jak się prowadzimy, czy się ruszamy, czy nie. I znowu to, co było na samym początku. Rośliny to różnorodność, to zdrowie, to życie. Natomiast niestety produkty pochodzenia zwierzęcego to śmierć. Dlatego zapamiętajmy, dieta roślinna to dieta życiodajna. Dieta mięsna, dieta generalnie oparta o produkty pochodzenia zwierzęcego, to dieta śmiercionośna, śmiertelna, która tak naprawdę doprowadza nas szybciej do śmierci. To znamy wszystko. Niejednokrotnie było na ten temat wykłady, jeśli chodzi o ilość białka. Białka, tak jak mówiłem, pomidor, awokado, cieciorka, odpowiednie łączenie, o tym też były wykłady, więc nie będę na ten temat już poświęcał czasu. Tak na koniec, troszeczkę dla uśmiechu, ponieważ mówimy o weganizmie, tak? To samo możemy zrobić z krową, tak? Urocze? To nie wieprzowina, to moja mama. Tak? I tak każde zwierzę, które się rodzi, niestety w niewoli też, a tych zwierząt jest najwięcej, które rodzą się w niewoli, po to, żeby zostać zabitymi i zjedzonymi, tak uważa o tych swoich mamach. Tak? To jest jego mama, a nie ktoś, kto ma być zjedzony. Także wybór należy do was, bo weganizm to nie tylko forma, to nie tylko wybór produktów pochodzenia roślinnego, ale to również dbanie o środowisko, to również dbanie o to, by nie zabijać zwierząt, to również odzież, która nie jest pozyskiwana ze zwierząt. Tak? To jest całkowity inny sposób patrzenia na życie. To nie jest tylko niejedzenie zwierząt. Także ja bardzo zachęcam, tym bardziej, że początek weganizmu wychodzi od Pana Boga. Pan Bóg, stwarzając człowieka, umieszczając go w ogrodzie Eden, zaplanował mu dietę jaką? Roślinną, tak? O czym czytamy, że oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem, tak? Nie ma tu mowy o tym, żeby zabijać zwierzęta, żeby jeść zwierzęta. On stworzył człowieka i wiedział dokładnie, co jest człowiekowi potrzebne. Więc to wszystko, co dzisiaj nauka, co ja staram się bardzo streścić, nie dało się i tak wyszło długo. Nauka dzisiaj tylko i wyłącznie potwierdza to, co jest napisane w najbardziej, najczęściej drukowanej dzisiaj książce na świecie, ale zarazem najbardziej nieszanowanej i nieczytanej książce na świecie. Tak? Książka ta okazuje się, że posiada prawdę nie tylko życiową, ale prawdę naukową, jakiejkolwiek dziedziny byśmy nie dotknęli. I tak jest w przypadku między naszego życia, naszego zdrowia. Biblia wyraźnie mówi. A propos nawet diety już przedpotopowej, Bóg wyraźnie powiedział, jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, tak? Prawe, powiedział, w jaki sposób mamy żyć. Jeżeli zważasz będziesz na przykazania Jego, tak? I strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz, tak? Więc jeżeli ktoś się zapyta, dlaczego nie chcesz jeść, bo mój lekarz powiedział mi, co jest dla mnie dobre. I ja tak najczęściej odpowiadam, tak? Mój lekarz nie zaleca mi jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego, bo wie, że jest dla mnie to szkodliwe. A Bóg jest najlepszym lekarzem, bo jest naszym konstruktorem, naszym stworzycielem. I życzę, żeby w całym waszym życiu było miejsce dla Pana Boga, było zaufanie dla Pana Boga, bo nikt inny jak On o nas się troszczy i pragnie naszego szczęścia. I tymi słowami chciałbym zakończyć i dzisiaj podziękować.